Cześć, nazywam się Marek Wasiluk, jestem lekarzem medycyny estetycznej. Wszyscy, którzy mnie znają i którzy czytają mojego bloga, wiedzą doskonale, że jestem wielkim fanem lasera frakcyjnego ablacyjnego i bardzo często go wykorzystuję w odmładzaniu skóry. Czemu tak się dzieje? Z prostego powodu. Jest to super narzędzie, dające super efekty i pomimo, że zabiegi są dosyć mocne, troszeczkę wymagające posiedzenia w domu po zabiegu przez kilka dni, to jednak efekty, jakie dają, są spektakularne. Na pewno wiele osób jest przekonanych, że latem zabiegów laserem frakcyjnym nie wykonujemy. Nie jest to do końca prawda. Powodem, dlaczego unikamy w okresie dużego promieniowania słonecznego wykonywania zabiegów laserem frakcyjnym, jest ryzyko powstania przebarwień. Ale jak powiedziałem, jest to tylko ryzyko i sam zabieg jest tylko jednym czynnikiem, który może predysponować do powstawania przebarwienia. Są jeszcze inne czynniki, jak chociażby wiek, styl życia, zdrowie, przyjmowanie leków, więc może się zdarzyć tak, że zimą wykonując zabieg mogą takie przebarwienie się pojawić, jak również spokojnie latem, nawet w czerwcu czy w lipcu, możemy wykonywać zabiegi laserem ablacyjnym, ale nie u każdego. Tak w uproszczeniu można powiedzieć, że w przypadku blizn nie patrzymy na porę roku, wykonujemy zabiegi zgodnie z harmonogramem, ponieważ ryzyko przebarwienia jest małe, a na pewno mniejsze niż ryzyko nieładnego gojenia się czy budowania się blizny. W przypadku zabiegów odgładzających musimy rozróżnić okolice ciała, czyli twarz i resztę ciała. Jeśli mówimy o innych okolicach ciała niż twarz, spokojnie takie zabiegi w zasadzie u każdej osoby możemy wykonywać przez cały rok, jeśli nie ma przeciwwskazań ogólnomedycznych. W przypadku zabiegów na twarz u osób 55+, też w zasadzie spokojnie takie zabiegi możemy wykonywać, ewentualnie u osób bardzo młodych, czyli poniżej 30 roku życia, chociaż tutaj oczywiście laser frakcyjny ma rzadkie zastosowanie. W grupie największego ryzyka przebarwień są osoby, a szczególnie kobiety, pomiędzy 30 a 55 rokiem życia. I tutaj faktycznie trzeba się zastanowić, do kiedy taki zabieg można wykonać. Nie ma tutaj prostej metody i prostej rady, dlatego każdy przypadek jest troszeczkę indywidualny i to lekarz, powtarzam, akurat w przypadku laseru frakcyjnego, lekarz powinien decydować, kiedy wykonywać, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że lato zupełnie dyskwalifikuje z wykonywania zabiegu. Szczególnie pamiętajmy, jeśli mamy jakieś świeże blizny, ponieważ uniknięcie czy przesunięcie o 3-4 miesiące zabiegu na świeżą bliznę bardzo istotnie wpływa na skuteczność terapii, skuteczność poprawiania blizny. Na koniec chciałbym odpowiedzieć, jaki miesiąc jest mniej więcej tym granicznym, bezpiecznym do wykonywania zabiegów. Do końca kwietnia nie powinien nikt się martwić, natomiast maj jest takim miesiącem, gdzie już zaczynamy się zastanawiać i te zabiegi ograniczać. Czerwiec, lipiec do połowy sierpnia są tymi najbardziej ryzykownymi miesiącami, nie tylko dlatego, że mamy najcieplej, ale to też jest sezon urlopowy, wakacyjny, więc naturalnie więcej przebywamy na słońcu, więcej naszą twarz na słońce wystawiamy. Od połowy sierpnia, a już na pewno od września spokojnie można do zabiegów laserem ablacyjnym wrócić.